Upijali go, odurzali narkotykami, bili i przypalali papierosami. Pseudokibice z Rudy Śląskiej znęcali się nad 15-latkiem. Młodzi mężczyźni w wieku 17 i 20 lat upatrzyli sobie młodszego od siebie chłopca i torturowali go przez kilka miesięcy. To kibole Górnika Zabrze z Goduli. Ojciec zgłosił nam po tym, jak zauważył, że syn wrócił do domu z złamanym nosem, bardzo mocno poobijany, miał złamany ząb, złamany kciuk i inne jeszcze obrażenia na ciele, które świadczyło o tym, że był przypalany papierosami, że strzelali do niego z pistoletu na stalowe kulki. Ponadto zmuszali go do picia alkoholu i podawali narkotyki. Przed sądem mieli tłumaczyć, że robili to dla zabawy. Początkowo chłopiec w ogóle nie chciał przyznać się do tego, co się dzieje. Zapewnienie go, że będzie dobrze, że oni muszą ponieść karę, spowodowało, że przyznał, kto to był. Takich ofiar może być też więcej. Policjanci są już blisko dotarcia do kolejnych osób, nad którymi ta dwójka miała znęcać się psychicznie i fizycznie. Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, rozpijania małoletniego i nakłaniania go do zażywania środków odurzających. Najbliższe 3 miesiące 17- i 20-latek spędzą w areszcie.